Cześć, tu Magda, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was takim luźnym, pogadankowym filmem. Dzisiaj jest niedziela, jestem w dresie. Właśnie zaparzyłam sobie swoją popołudniową kawkę i mam taką chwilkę, żeby sobie usiąść i pogadać o tym, co się dzieje u mnie na drutach. Przyznam szczerze, że nagrałam inny filmik, który miał się ukazać w tamtym tygodniu, ale nie jestem pewna co do treści i nie chciałam po prostu wypuszczać czegoś, co nie byłoby moim zdaniem dobre. Dlatego po prostu tego filmu w poprzednim tygodniu nie było. A dzisiaj podzielę się tym, co mam obecnie na drutach i co się stało z moim szampanem w tej wersji beżowej, bo okazało się, że zrobiłam błąd. I to błąd, który będzie mnie teraz dosyć sporo kosztować. Zaraz Wam to pokażę. Ogólnie, jak widać, namiętnie używam swojej torby projektowej, którą sobie sama uszyłam. Jeśli jesteście ciekawi, co to za torba, to odsyłam Was tutaj do mojego filmu, w którym opowiadam o tej torbie. I już Wam pokazuję mój kardigan. Mowa tutaj oczywiście o tym beżowym kardiganie. Powinnam być teraz na etapie oddzielania rękawów. I wiecie, kiedy tam sobie dziergałam na plaży, to co jakiś czas sprawdzałam sobie wzór, ale nie za często. Opierałam się ogólnie na tym, że na przodzie tutaj ta liczba oczek miała być tam jakaś tam konkretna. I tą liczbę sobie zapamiętałam. I dziergałam do tego momentu, żeby mieć tą konkretną liczbę oczek. Ale zgubiło mnie to, że nie przeczytałam dobrze tego wzoru i zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Czyli jak tutaj prowadzimy tą linię reglanu, to w pewnym momencie dodajemy tylko oczka na przodzie, ale nie dodajemy już oczek na rękawach. I ja niestety dodawałam, po prostu kontynuowałam dodawanie oczek z dwóch stron tej linii reglanu. I tym oto sposobem na rękawie mam teraz mniej więcej taką samą liczbę oczek jak na plecach. O Boże! I teraz w sumie nie wiem, co mam zrobić. Ja bardzo ciężko znoszę prucie. Ale to dlatego, że jeszcze nigdy nie nauczyłam się tak pruć, jak to robią dziewczyny, które dają sobie taką nitkę bezpieczeństwa i potem prują ją i oczka zostają na tej nitce. Ja jakoś sama sobie nie ufam, że mogłabym dobrze zaznaczyć sobie te oczka i zrobić to w jednym rzędzie. Nigdy mi to jakoś dobrze nie wychodziło, dlatego zawsze jak prułam, to musiałam te oczka łapać i zawsze to wychodziło po prostu jakoś tak koślawo. I teraz szczerze mówiąc nie wiem, co mam zrobić, bo jeśli chodzi o rękaw, to mam za dużo o 24 oczka. To jest naprawdę sporo, bo kiedy patrzymy tak na dzianinę, to będzie to mniej więcej może 8 cm, coś takiego. To wiecie, 8 cm w obwodzie rękawa to jest naprawdę sporo. No jak na razie to wszystko jest dosyć świeże, bo odkryłam to powiedzmy jakieś może, nie wiem, 3 godziny temu. Jak dotąd nie znalazłam jakiegoś magicznego rozwiązania, jak to zrobić, żeby nie pruć, ale zastanawiam się, czy czasem nie zrobić czegoś takiego, po prostu, że te 24 oczka, które są więcej, podzielę, dorzucę do przodu, tyłu i do tych rękawów, czyli po prostu podzielę to na dwa. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Zamiast dodawać oczek pod pachą, to wykorzystam te oczka, które są już tutaj, istnieją w tym rękawie i po prostu je dołączę. Nie wiem, czy to nie będzie wyglądać jakoś koślawo. Jestem w stanie zaryzykować i po prostu tak zrobię. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Być może się to schowa, będzie to pod pachą, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no spróbuję, dam sobie szansę. Być może nie będzie to aż tak widoczne i być może nie będzie to rzutowało jakoś bardzo na rozmiar tego kardigana. Zobaczymy. No nie jestem zadowolona z tego, co zrobiłam, ale słuchajcie, powiem Wam o tym, żebyście nie myślały, że jestem jakaś nieomylna. Każda z nas robi jakieś błędy, każdej z nas zdarza się zrobić zły rozmiar, czy zrobić właśnie jakiegoś takiego babola, jak właśnie ja zrobiłam. I słuchajcie, no taki los dziewiarki. Także na razie muszę to przemyśleć, albo spróbuję tego rozwiązania, które sama wymyśliłam, albo po prostu będę musiała to spróć z nadzieją, że nie będę musiała tego pruć do zera.
No widzicie, ja już myślałam, że jestem tak obcykana w tym wzorze, bo to już jest mój drugi kardigan, czyli druga wersja tego samego projektu i myślałam, że pójdzie mi po prostu bardzo, bardzo szybko i będzie mi nie będzie jakichś tam większych komplikacji. Zgubiła mnie, no, rutyna. Myślałam, że pamiętam, jak to było, a zapomniałam o tym, że w pewnym momencie po prostu oczek na rękawy dodawać się nie powinno. No, mój błąd. Nie szkodzi. Jakoś z tego wybrnę. No, jak widzicie, będzie mnie to kosztowało trochę czasu, trochę prucia i sporo nerwów. Ale słuchajcie, jestem tutaj po to, żeby Wam o tym opowiadać, także na pewno będę Wam dawać znać, co z moim kardiganem. Jak wiecie, ostatnio razem z panią Magdaleną przeprowadziłyśmy nasz pierwszy wspólny live na Instagramie. Było super. Jeśli ktoś z Was jeszcze tego nie widział, to zajrzyjcie koniecznie na mój profil na Instagramie. Możecie również odwiedzić profil pani Magdaleny. Był to nasz pierwszy live, ale myślę, że naprawdę poszło nam świetnie. Ja byłam z niego bardzo zadowolona i myślę, że pani Magdalena również. I przespałyśmy się z tą decyzją i teraz chciałabym to oficjalnie powiedzieć Wam wszystkim, że nasze live'y wejdą na stałe w nasz repertuar, jeśli chodzi o Instagrama. Także tam będziecie mogły nas znaleźć od czasu do czasu na żywo. Ogólnie taka idea nam przyświecała, jeśli chodzi o właśnie te live'y. Takie luźne rozmowy między dwoma dziewiarkami, między dwoma dziewczynami, takimi jak Wy po drugiej stronie kamery. Myślę, że wyszło nam super. Ja osobiście bardzo się cieszę, że mogę te live prowadzić z panią Magdaleną, dlatego że fajnie nam po prostu się rozmawia. Czemu by tego po prostu nie robić przed kamerą i razem z Wami wciągać Was w te nasze dziewiarskie pogaduchy, dzielić się z Wami naszymi przemyśleniami, ale również dowiadywać się czegoś więcej o Was dzięki Waszym komentarzom, za które bardzo dziękujemy. No, jeszcze raz dziękuję Wam za Waszą obecność podczas live'a. Było nam naprawdę bardzo miło, że było Was tam aż tyle. I cieszymy się bardzo z panią Magdaleną, że ten format przypadł Wam do gustu. I dzisiaj też chciałabym Wam wspomnieć o tym, co się wydarzyło. Pojawiłam się na pierwszym w moim życiu spotkaniu dziewiarskim. Tak, moi drodzy, nawet na Korsyce są spotkania dziewiarek i bardzo mnie to cieszy. W sumie dowiedziałam się o tym spotkaniu na ostatnią chwilę, dlatego że ta pasmanteria jest dosyć malutka i ta pani, która zajmuje się sprzedażą włóczek i materiałów, często wrzuca jakieś posty naprawdę na ostatnią chwilę. Ale na szczęście udało mi się to zobaczyć i w internecie jest sporo dziewczyn, które udostępnia, jak przebiegają Wasze spotkania dziewiarskie i naprawdę ja się tak cieszyłam, że będę mogła pójść i przeżyć coś takiego sama na żywo tutaj i że nie musiałabym jechać tych 2000 km, żeby coś takiego przeżyć, a mam to w swoim mieście. I bardzo cieszę się, że się na to zdecydowałam. Zjadąc na te spotkania byłam pełna nadziei. No i wstawiłam się na takim spotkaniu. Bardzo się zdziwiłam, bo byłam najmłodszą osobą w tej grupie. Było nas mniej więcej, myślę, może 10 czy 12 osób, nie liczyłam dokładnie. No i przyznam szczerze, nie będę tutaj słodzić, było dosyć dziwnie. Było dosyć sztywno, dlatego że jakby nie było, byłam najmłodszą osobą, która wbiła się w takie dosyć hermetyczne środowisko tych pań, które ewidentnie się znały wcześniej. Nikt mnie nie znał. Było naprawdę dziwnie, aż później przyszła właścicielka pasmanterii, która jakoś tam rozładowała tą atmosferę i jakoś poszło. Ogólnie mój sposób dziergania, czyli ten sposób kontynentalny, bardzo, bardzo zaskoczył te panie, które przyglądały się mi po prostu, jakbym tworzyła jakąś magię na drutach. Większość z nich jednak dziergało tą metodą angielską, czyli tą nitkę przekładały, jakby prawą dłonią przekładały tą nitkę, a nie tak jak ja to robię, czyli dziergam z nitki, którą mam nawiniętą na palec lewej dłoni. Było całkiem sympatycznie, najadłam się ciastek, napiłam się super herbaty, spędziłam fajne popołudnie. Na pewno widzicie tutaj małe urywki z tego spotkania. Była jedna rzecz, która mnie naprawdę, naprawdę zaskoczyła. Jedna z pań właśnie zakupiła sobie u tej właścicielki tej pasmanterii taką włóczkę. I wiecie co, nawet nie wiem, czy można to nazwać włóczką, bo to było
bardzo, bardzo szorstkie. To wyglądało jak taka szczotka do butelek, coś takiego, jakby taki czyścik do rurek, do słomek. Bardzo to mnie zszokowało i zapytałam się właścicielki, co z takiej włóczki można zrobić. Nawet nie wiem, czy to można nazwać włóczką. Co z tego materiału można zrobić? I ona mi pokazała coś, czego nie zauważyłam wcześniej, wchodząc do pasmanteli. Był to kosz wypełniony takimi zmywakami i tego materiału można użyć po prostu, żeby stworzyć na szydełku zmywak, albo można zrobić sobie też coś do mycia ciała. I tam był kosz wypełniony po prostu najróżniejszymi rzeczami zrobionymi na szydełku i powiem Wam, że mi to tak rozwaliło, to było mega słodkie, ale przyznam szczerze, że to było szorstkie i średnio sobie wyobrażam siebie myjącą się takim czerwonym stworem, bo to było mega, mega drapiące. Ale słuchajcie, wiem, że są tacy ludzie, którzy lubią się porządnie wydrapać i wiecie co, nabrałam naprawdę ochoty, żeby zrobić coś z tego materiału i nawet zapytałam się mojego męża, czy nie chciałby, żebym mu zrobiła coś takiego do mycia pleców, ale nie zgodził się. Być może kiedyś zdecyduję się na kupno tego materiału po to, żeby zrobić sobie jakiś zmywak do mycia naczyń. Zobaczymy, ale uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawe. Do tego materiału jest ogólnie cała książka. Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale te zmywaki, o których mówiłam i te wszystkie gąbeczki nazywają się tawashi. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Także jeśli kogoś zainteresowały te stworki lub chciałbyście to odtworzyć u siebie w domu, to sprawdźcie sobie, na pewno w internecie znajdziecie ciekawe pomysły na takie tawashi. Dziękuję kochani, że mogłam sobie z Wami wypić tą popołudniową kawkę i porozmawiać troszeczkę do kamery, powiedzieć co u mnie się dzieje. Mam nadzieję, że miło spędziliście tą chwilkę razem ze mną. Dajcie znać koniecznie, czy byliście obecni na naszym live'ie z panią Magdaleną. Tymczasem ściskam Was bardzo gorąco i pozdrawiam ze słonecznego Calvi. Do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!